Cześć, cześć, auryczny tarot i aura miesiąca listopada 2019 dla wodnika. Zerknijcie sobie proszę na intro do wszystkich pozostałych czytań, tam trochę więcej tytułem wstępu, a teraz, aby nie tracić czasu, zerknijmy, jaka energia w listopadzie będzie Wam przyświecać. Zobaczmy. Wodniki. Poprosimy energię miesiąca listopada dla wodników. Początek, środek i końcówka miesiąca. Początek miesiąca. Jaka energia dla wodników? Super. Jaki środek? Jaki środek miesiąca będzie dla Was? I końcówka. No, bardzo ładnie. Na spodzie macie cesarza. Słuchajcie, bardzo, bardzo imponująco to wygląda. Listopad rysuje się przed Wami jako miesiąc startu, jako miesiąc czegoś nowego, jako miesiąc samokreacji. Również pewnego rodzaju jest to forma doskonalenia swoich umiejętności i na dobrą sprawę dążenie ku samodzielności, ku byciu niezależnym, ku byciu spełnionym, zrealizowanym. Wow! Wreszcie. Wodniki, bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, bo to jest oczywiście energia ogólna miesiąca, więc ta energia mówi również o kierunku. Dążycie do tego, aby być sami sobie sterem, okrętem, żeglarzem. To nie jest energia bycia samotnym, chociaż być może dla niektórych również też wyjście, przejście w taką fazę bycia znowu singlem, bycia znowu osobą radośnie kusząco idącą przez życie chwilowo samotnie. Ale ja tutaj odczuwam bardziej tą energię, jeżeli chodzi o jednego postać zawodową, że większość z Was, podejmując się nowych kroków, nowych działań, przybierając, mówiąc w cudzysłowie, bo to nie o maskach mowa, ale przybierając zupełnie nowe strategie, nowy wizerunek samych siebie, łącząc pewne energie, miksując je ze sobą, otrzymujecie rezultat tego, na co czekaliście. A więc idziecie w pełni zdeterminowani, nie oglądacie się za siebie, dążycie ku wymierzonym celom. Taka energia przyświeca Wam w listopadzie. Energia samokontroli, energia bycia pozytywnym. Wreszcie mam wrażenie, poczujecie, że żyjecie, że to jest taki miesiąc, który daje Wam skrzydła. Coś przed Wami się otwiera. Jakieś sytuacje są Wam podarowane, jakieś możliwości, jakieś nowe bramy się otwierają przed Wami. Czujecie przypływ energii. W miesiącu listopadzie przyświeca Wam energia sukcesu. Karty mówią, nie bój się ryzykować. Działaj. Łap chwilę. Zobaczmy, jak Wy z tym korespondujecie. Jaka Wasza jest odpowiedź na energię listopada. Jaką energią Wy będziecie się charakteryzować, drogie wodniki? Nie odkrywamy na razie. Wasza gotowość. Jaka jest Wasza gotowość co do tych jakie jest Wasze nastawienie? Jak
jakie będą możliwości Wam dane, czyli co do Was idzie? Możliwości. Jakie do Was idą? Co odczuwacie? Jakie podejmujecie działanie? Jaki to ma wpływ na Waszą przyszłość? Co należałoby zmienić lub ulepszyć w tej sytuacji? Co jest przeszkodą? I wynik, rada. Pod spodem macie, słuchajcie, wieżę. Rozpoczynając czytanie, chciałabym Wam powiedzieć jedną rzecz, że nie weszliście kiedyś w jakąś drogę tylko dlatego, że czuliście się zbyt dobrze w sytuacji, która Wami rządziła, która Wami kierowała, która wokół Was się działa, ale nie chcieliście z niej w jakiś sposób zrezygnować. Walczyliście, czy teraz w zasadzie walczycie o to, jesteście wytrwali. Ale tu ogólny kierunek energii jest taki trochę niepokojący. Bo jest to wieża, słuchajcie, więc coś ulega zmianie, coś ulega rozpadowi. Słuchajcie, Wy jesteście tutaj. Jaka jest Wasza energia względem tego miesiąca? Fajnie, czujecie się silni, czujecie się stabilni. W pewien sposób chronicie też swoje dobra i nie pozwalacie na to, aby ktoś ingerował w to wszystko. Koncentrujecie swoją uwagę na wartościach materialnych, na tym, co jest dla Was ważne, jeżeli chodzi o zdobywanie, kumulowanie, odkładanie być może też, dla niektórych jest to być może karta również oszczędzania. A więc w miesiącu listopadzie wykazujecie pełen, jak na obrazku napisane, power. Czujecie się stabilni, czujecie się silni. Niektórzy z Was będą aż zanadto tacy może zachowawczy. To się przekłada również na pewne aspekty Waszych uczuć, że względem związków tutaj jest taki sygnał, znak, że tutaj relacje mogą opierać się albo na finansach, albo zbyt racjonalnym podejściu. Może zbyt rutynowym również. Natomiast Wy wchodzicie z energią poczucia stabilności, poczucia być może również posiadania pewnej kontroli nad daną sytuacją, ale niemniej jednak stoicie twardo, stoicie na czterech nogach, jesteście w pełni przygotowani do tego, żeby z czymś ruszyć. No i właśnie, czy jesteście przygotowani? Jaka jest Wasza gotowość? Mamy dwie energie cesarza. Jeden jest w pozycji prostej, drugi jest w pozycji odwróconej. I niestety Wasza gotowość jest w tej pozycji odwróconej. Los chce Was ustawić jako osoby, które same decydują o sobie, jako osoby, które są stabilne, które mają strategię, które z własnymi zasadami są w stanie się w jakiś sposób odnaleźć. Może tu chodzi również o pewne działania związane z samozatrudnieniem, z budową, rozbudową firmy, zmianą firmy, podjęciem się jakichś nowych zadań. Może to być projekt artystyczny, może być to projekt, który wiąże się z, też takie mam poczucie, z długim czasem realizacji, to dla niektórych, ale również tutaj myślę o rzeczach, które się mają związać poprzez kombinację i znalezienie tego fajnego rozwiązania dla czegoś, co długo, długo nie mogło znaleźć tego
tej drogi. Los chce Was ukierunkować. Los daje Wam taką szansę. Natomiast Wy osobiście w miesiącu listopadzie jeszcze nie jesteście do końca gotowi. Niestety macie w sobie pewne potencjały tych cech, które mogą Wam utrudnić pójście do przodu, a nie ułatwić. To jest również energia, słuchajcie, urzędów i spraw finansowych, które no tutaj niestety mogą, możecie mieć trudności z podołaniem temu. To może być brak Waszych chęci, brak Waszego doświadczenia, być może niekompletności w tym wszystkim, która nie pozwala na to, aby móc powiedzieć śmiało: tak, jestem gotowy, podejmuję się, działam, otwieram. Jakie jest Wasze nastawienie? No więc nastawienie macie fajne, bo jesteście w pełni ukierunkowani na stronę łączenia w pary, w drużyny, w zespoły, współpraca, partnerstwo. A więc nastawieni jesteście bardzo pozytywnie i macie energię postępu. Fajnie. Jakie możliwości stoją przed Wami w miesiącu listopadzie? Czyli co do Was idzie, co do Was zmierza? No nie fajnie zmierza. No zmierza niepowodzenie. Wybaczcie, no takie, tak się karty wybrały. Czemu niepowodzenie? Musimy to doprecyzować. Co odczuwacie? Niesprawiedliwość. Jakie działania podejmujecie? Czekacie. Zaleczacie. Godzicie. Jaki to ma wpływ na Waszą przyszłość? No, w jakiś sposób Was to hamuje. W jakiś sposób niestety doznajecie jakiegoś rozczarowania. Nie wierzycie w pewne zasady, w które wierzyliście wcześniej, bo coś Was zawiodło. To niestety wróży również w pewnym stopniu pewne no, podłamanie takie, które nie pozwala Wam ruszyć dalej. No takie oszustwo, tak jakby ktoś spowodował, że umówił się z Wami na coś, a później wycofał się z tego. Bo tu jest ta karta niesprawiedliwości, tu jest ta karta braku równowagi między słowem a działaniem, między tym, co prawdziwe, a co fikcyjne, między tym, co zaplanowane, a co zrealizowane. Do tego jeszcze dochodzi, słuchajcie, ta wieża. Zwróćcie uwagę, że ta energia tutaj, to jest ten kierunek przewodni całego czytania. I to są te takie newralgiczne punkty w czytaniu, które pokazują, jak to się dalej układa. No i dalej się układa tak, że musicie wziąć na wstrzymanie. Może to się wiąże z tymi sprawami urzędowymi, które nie jesteście w stanie przez nie przeskoczyć. Może to się wiąże z tym, że Wasz partner biznesowy w jakiś sposób zachowa się nie fair. Nie dotrzyma pewnych obietnic. Nie wywiąże się z podjętych wcześniej umów. W przypadku osób, które realizują jakiś projekt publiczny, który ma się spotkać z opinią, może to oznaczać bardziej krytyczne, niż się spodziewacie, podejście do pewnych spraw, które zrzuca Was z pewnego piedestału, którym już myśleliście, że już jesteście osadzeni. Mieliście poczucie, że tak naprawdę osiągniecie to, do czego dążycie, bo wszystko wskazywało na to, że idziecie w dobrym kierunku, dobrą drogą. I w zasadzie energia miesiąca pokazuje, że tak być powinno, że to się właśnie w tą stronę kształtuje, że tutaj do tego właśnie dążycie. Być może, szukam teraz łącznika między tymi energiami, dochodzi do takiego momentu, w którym to Wy musicie sami podjąć po prostu inicjatywę i musicie przejąć pałeczkę. Może to chodzi o to, że nie możecie szukać spółek, może to chodzi o to, że nie możecie nawiązywać i opierać się na pewnych autorytetach, które są bez pokrycia. Może musicie działać w pojedynkę i to jest właśnie ta energia. Żeby się nie poddawać, działać w pojedynkę. Zobaczmy jeszcze dalej. Co należy zmienić lub ulepszyć? I zobaczcie, macie kartę początków, macie kartę tego, żeby odpalać, żeby lecieć, żeby być aktywnym, żeby nie oglądać się na to, co... To jest początek, to jest... Czyli coś nowego. Tu wchodzi nowa energia. Co przeszkadza? Przeszkadza to, że być może chcecie za szybko. Przeszkadza może to, że wzięliście za dużo na swoje barki. Czujecie się przeciążeni, czujecie się być może za duża odpowiedzialność też na niektórych z Was ciąży. I to sprawia, że coś gdzieś idzie nie w tą stronę. Więc radą tutaj, przestrogą jest to, żeby się nie dociążać jeszcze dodatkowymi rzeczami. Zrealizujcie najpierw krok po kroku te rzeczy, które
należy załatwić natychmiast, którym należy poświęcić czas. Nie wybiegajcie za mocno do przodu ze sprawami, które jeszcze mogą poczekać, które w jakiś sposób tylko dołożą Wam i sprawią, że się wszystko pomiesza albo wszystko będzie jeszcze bardziej trudne i pod górkę, niż mogłoby być. Z czym wychodzicie? Jaka jest tutaj karta końcowa i karta rada? Ja widzę, że istnieje szansa, słuchajcie, tego, żeby coś zrealizować, żeby z czymś ruszyć, żeby był z tego pieniądz i żeby faktycznie można było wejść w taką inwestycję, żeby to się udało, żeby to wszystko poszło w taką, a nie inną stronę, ale mam wrażenie, że musicie ingerować w to, musicie wejść ze swoją opinią, musicie wyrazić swoje zdanie, swoje obawy. Musicie to zrobić w odpowiednim dla siebie czasie. Dla niektórych jest to przejęcie być może inicjatywy indywidualnie, żeby pozbyć się dodatkowego wsparcia, które nie jest tym wsparciem na dobrą sprawę. Musicie być może zburzyć stare struktury, musicie być może odejść od utartych już ścieżek, które no nie były, do tyle czasu Wam się nie sprawdzały, no to po co je powielać? Po co je jeszcze raz sprawdzać? Jeżeli one nie działały, to nowe działania trzeba podjąć. Nowe sposoby, szukać nowych możliwości, nowych inwestycji, szukać nowych odbiorców. I słuchajcie, przede wszystkim samemu zacząć podejmować decyzje, samemu zacząć również ingerować w sprawy, które są Waszym dobrem, które dotyczą Was bezpośrednio. A to Was ugruntuje, to da Wam poczucie stabilizacji. Mam wrażenie, że dla większości to jest czytanie jednak zawodowe lub życiowe, w sensie podejmowania strategii. To nie mówimy tu o nowych miłościach, o nowych związkach, chociaż tu się też mogą takie pojawiać, ale zwróćcie tylko uwagę do tych, których korci ten temat. Uważajcie na miłość rozsądkową, uważajcie na miłość, która skupiona jest tylko i wyłącznie wokół finansów, która ma za zadanie zabezpieczyć procesy takie przyziemne. Mam wrażenie, że większość z Was wyjdzie ze strefy komfortu, takiego poczucia bezpieczeństwa, że nie jesteście w stanie, nie chcecie nawet czegoś burzyć, tylko dlatego, że się czujecie tam bezpiecznie. I albo sytuacja Was zmusi, że będziecie musieli przejąć inicjatywę, albo faktycznie obrót spraw będzie już na tyle dziwny, że sami po prostu w to wkroczycie i w ten sposób wykażecie taką właśnie energię. Trochę rujnowania, trochę robienia porządków, takiej rewolucji. Być może dla niektórych to ta energia uzyskania równowagi, samodzielności, pełni szczęścia, marzeń, wiąże się z tym, że poświęcając, wkładając też w swoją indywidualną siłę w coś, co związane jest z rozwiązaniem może pewnych spółek, może z rozwiązaniem pewnych zależności, które, co może się wydawać pewną stratą, w rezultacie robi taką czystkę, która prowadzi Was do stworzenia nowej przestrzeni, na której od początku, od podstaw można budować, inwestować i mieć przede wszystkim wpływ na to, co się dzieje. Bo z taką energią widzę, że wychodzicie z tego miesiąca. Zobaczmy, jaka karta rada jeszcze dla Was anielska. Poprosimy jeszcze anioły. Niech nam podpowiedzą. Dla wodników. Energia dla wodników. Co wodnik powinien zrobić w listopadzie? Jak powinien się zachować? Co powinien wziąć pod uwagę? Poprosimy. Karta dla wodników. Archanioł Zadkiel. Archanioł ten działa za pośrednictwem fioletowego promienia oczyszczania i przemiany, pomagając Ci uwolnić się od niższych wibracji i wstąpić na wyższy poziom egzystencji. Wyobraź sobie, że stoisz w fioletowym płomieniu i wezwij tego archanioła na pomoc. Umieść w płomieniu wszystkie swoje problemy i trudne relacje z innymi, by odmienić to, co złe. Wyciągnięcie tej karty oznacza, że jesteś gotów, by podążać szlakiem światłości. Poddaje się oczyszczającej mocy fioletowego płomienia. Słuchajcie, bardzo fajne przesłanie.
Słuchajcie, energia listopada mówi jasno. Dążenie do samodzielności, dążenie do podejmowania decyzji zgodnych z własnym sumieniem, z własnymi potrzebami. Być może rzucacie pewne wyzwanie samym sobie, rezygnując z czegoś, otwierając się na coś nowego. Dla innych listopad może przynieść pewną trudność związaną z zaakceptowaniem słów krytyki. No i właśnie, nie dajcie się jej. Nie pozwólcie, aby ona was pokonała. Wznieście się na wyższe wibracje. Potraktujcie to jako etap, który jest sygnałem do tego, że musicie szukać innej drogi. Drogi samo decydowania. Drogi, która widocznie zmusza was do tego, abyście wkroczyli i powiedzieli: tak, to jest moje zdanie, to jest moja decyzja. Ja właśnie chcę, żeby to tak wyglądało, a nie inaczej. Bo tu przed wami jest właśnie ta energia świeżości, ta energia podejmowania działania, nie poddawania się. Jeżeli się poddacie, to stracicie wiele. A tu chodzi o to, żeby podnieść pałeczkę i biec w sztafecie dalej. Trudno, ten etap się nie powiódł, lecimy i naprawiamy. Na następnym odcinku będziemy pierwsi. I otaczajcie się kolorem fioletowym. Otaczajcie się energią oczyszczania i tej przemiany, która działa na waszą korzyść. Mało tego, nie trzymać się kurczowo tego, co zdobyliście, a rozwijać swoje potencjały, swoje talenty i przede wszystkim umacniać to, co stanowi waszą indywidualną decyzję, niczyją inną. Bądźcie w przepływie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Hej!